Witam wszystkie kobietki. Dzisiaj będzie temat właśnie kobiecy. Dostałam takie urządzenie do trenowania mięśni Kegla od Intiminy i chciałabym Wam o nim opowiedzieć. Przychodzi do nas to urządzenie w takim woreczku, które jak wszystkie zresztą produkty Intiminy, i to jest super, to jest to urządzenie. Na takim sznureczku, jest całkowicie wodoodporne, można je oczywiście, można, nawet trzeba je myć po każdym użyciu. Ma tutaj w środku, przekręca się i wyciąga się jedną baterię, na jedną baterię po prostu to urządzenie działa. Wygląda tak, jest dosyć takie ciężkie i teraz jak to działa? Tutaj jest taki przycisk z boku, który wciskamy, włączamy, wkładamy urządzenie do środka, do pochwy i ono, jak ono wibruje, to wtedy zaciskamy te mięśnie wokół tego. A kiedy przestaje, puszczamy. I w ten sposób 5-minutowy program trenujemy nasze mięśnie. Tak jak mówiłam, jest to urządzenie manualne, czyli same właściwie musimy zaciskać. To urządzenie właściwie nie wiem jak nawet to działa, ale to urządzenie potrafi jakby, jest tak mądre, czyli smart, że ono właściwie wie, kiedy te mięśnie nam się stają silniejsze i dopasowuje program po prostu do, to czy moc tego urządzenia do siły po prostu naszych mięśni. Kobietki, każda z nas powinna używać urządzeń, powinna trenować właściwie mięśnie Kegla i to jest bardzo, bardzo ważne. Także ja zawsze polecam, ja używam też innego urządzenia, o którym wiecie już, użyłam go chyba od 5 lat. A tutaj dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, bo jeśli ktoś na przykład chce taką opcję właśnie, gdzie chce sam trenować coś takiego, to jak najbardziej, proszę bardzo. Chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć tutaj o balsamie takim do okolicy właśnie intymnej, który się nazywa Balmi i ten balsam właściwie jest do okolic intymnych, jeśli ktoś ma na przykład jakieś podrażnienia. Ja na przykład takie smaruję się tym balsamem zawsze po goleniu tam w okolicach intymnych, dlatego że zawsze moja skóra jest taka podrażniona. A ten balsam jest bezzapachowy, delikatny, przetestowany ginekologicznie i dermatologicznie. Jeśli macie jakieś problemy skórne w tej okolicy, to polecam. No i tak, kobietki, takie dwa produkty dzisiaj. Dajcie znać, czy wy trenujecie mięśnie Kegla. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.